Detailingowy dziadzia, wosk z AliExpress, to był bodajże drugi film, aplikacja tego wosku, propozycja ci się wyświetli. Cóż mogę powiedzieć za te parę groszy i tam chyba 300 gram pucha, kozak. Jakby nie ten szampon w połowie testu, który testowałem, trudno, poszło. To on by jeszcze siedział. Znaczy ja ogólnie to przerwałem test z tego względu, że już mi się znudził. Znudził mi się, chciałem położyć wosk od Enzo. Propozycja się pojawi, więc go zdjąłem. Tak naprawdę jakby nie ten szampon, moim zdaniem do pół roku mógłby posiedzieć. Mógłby posiedzieć z tego względu, że jak ten szampon jakby naruszył jego barierę. Takie mam wrażenie. Jak trochę go zdjął, tak on kurczę zaczął znikać w oczach. A cały czas, tak jak było widać na filmie, trzymał poziom. Cały czas piękne krople. Fantastyczne, więc... co tu dużo mówić? Kozak, naprawdę kozak. Kolejna rzecz, nienawidzi cleanerów. Na cleanerze zdech praktycznie szybko. Jałowa powierzchnia, tak jak Fusso. Jałowa powierzchnia, słuchaj, i... Wiesz co, powiem to. Moim zdaniem, w warunkach miejskich, ten wosk, moim zdaniem, przeżyje zimę. Odpowiednio dbane, czyli neutralne środki chemiczne, czyli szampon, piana. Od czasu do czasu też zarzucałem, nie mówię zasadową, lekko zasadową, bo ja mocnych nie używam. Bardziej domywające. Zresztą jak testuję na aucie wszelkiego rodzaju wynalazki, więc ten wosk dostawał wszystko. Między innymi ten szampon, który go kurczę zjadł. Szkoda. Szkoda, bo wosk siedział. Siedział naprawdę perfekcyjnie. I
powtórzę się, moim zdaniem zimę by opękał. Więc kurczę, wosk za grosze. I chiński, zagraniczny. Więc kurczę, nie jest źle. Warto nieraz zaryzykować. Kolejny wosk czeka. Teraz poczekam, aż skończy się Enzo, bo będę robił test trwałości na tym samym panelu. I wskoczy kolejny wosk z AliExpress. Ja Tobie dziękuję za obejrzenie testu. Mam nadzieję, że no w sumie to już zamknąłem temat tego wosku. Pokazałem aplikację, pokazałem test trwałości, jak siedzi, jest dobrze. Więc pozostało mi Ciebie zaprosić na kolejny film z woskiem z AliExpress, który pojawi się nie wiem kiedy, nie mam pojęcia. Możliwe, że już nawet był. Możliwe, że już był. To już będzie trzeci wosk bodajże chyba z AliExpress, więc na tyle, na ile będą chcieli wysyłać, bo teraz są problemy z tym AliExpress, kurczę, te paczki raz dochodzą, raz nie, nieraz czeka się pół roku, więc jest ciężko. Będę starał się prawie, że wszystkie chyba te woski po kolei, którego nie miałem, będę zamawiał i będę sprawdzał i później wybiorę takiego króla, można powiedzieć, jeżeli chodzi o woski z AliExpress. Ten na razie breluje, w sumie dwa. Także nie za wiele. Ten na razie jest kozak. Kozak naprawdę, ja nie spodziewałem się. Ten pierwszy fajny, ale ten zdecydowanie go bije. Zobaczymy, jak co pokaże trzeci wosk. Jeszcze raz dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!